Cześć Justyna, niezwykle miło Cię widzieć. Gratuluję Ci świetnego eventu. Dziękuję za zaproszenie, ale co tutaj świętujemy, to Ty powiedz. Świętujemy tutaj moje nowe produkty. Są to produkty vape do palenia, więc na pewno skosztowałeś dzisiaj. Tak, spoko, biorę więcej. No, mam nadzieję, że zasmakowały. Dobra, a co Cię skłoniło do stworzenia takiej serii, do podjęcia takiej współpracy? Długi czas mogliście zobaczyć na moim Instagramie, że sobie popalam takie shishe, jakieś vape'y i stwierdziłam, dlaczego nie stworzyć coś własnego, własne smaki, coś nowego. I tak popróbowałam wszystkich smaków i wszystkich jakby vape'ów, które są dostępne u nas w Polsce i stwierdziłam, że zrobię coś lepszego. Dobra, a jaki był Twój udział w tworzeniu tego wszystkiego? Bo czasem jest tak, że gwiazdy, celebryci podpisują się pod produktem, a w ogóle w życiu na oczy tego nie widzieli. Miałam bardzo duży wpływ na to, jaki będzie produkt, jak ten produkt będzie wyglądał i jakie będą smaki. Okej, czyli Ty wybierałaś i tak jakby tworzyłaś to razem z nimi. Tak. Jesteś zadowolona, rozumiem, 100%. Bardzo, tak. Moja droga, dlaczego jesteś tak rzadko w Polsce? Ze względu na to, że moja firma powstała w Dubaju. I tam też przebywam, więc tak kursuję między Polską a Dubajem. Ale chyba częściej tam niż tu. Teraz w tym okresie letnim jestem tutaj częściej, bo tam temperatura jednak jest taka niesprzyjająca, ale jak tylko zrobi się chłodniej, na pewno tam wrócę. A które miejsce na ziemi jest Twoim domem? Zdecydowanie Dubaj. Dlaczego? Dubaj to jest miejsce otwarte i tam można spełniać naprawdę marzenia. To nie jest tak, jak mówią, że American Dream Come True, tylko właśnie tam w Dubaju naprawdę można spełnić swoje marzenia. Oni są bardziej otwarci na nowe biznesy, na nowych ludzi, na nowe pomysły, dlatego tam znalazłam swoje miejsce na ziemi. Dubaj ogólnie jest owiany taką złą sławą, więc ja zadam Ci to pytanie, żeby uciąć wszelkie spekulacje. Czy robisz to, co niektóre celebrytki, które latają do Dubaju? Tak jak kiedyś już rozmawialiśmy, ja wcześniej nie byłam nigdy w Dubaju. Pierwszy raz w Dubaju pojawiłam się w lutym tego roku, kiedy zaczynałam swoją markę. Czyli totalnie biznesowo, nie praca ciałem. Totalnie biznesowo. Jak się dowiedziałam od mojego menadżera, gdzie lecimy i gdzie będzie nasz biznes funkcjonował, to mówię, o nie. Znowu dopiszą, etykietę dowalą. I już będę skończona. Dobra, a jak pod względem wsparcia biznesu jest w Dubaju? No bo prowadzisz tam biznes, więc wiesz, musisz stosować się do ich przepisów i jak to oceniasz? Wiesz co, tak jak Ci mówiłam, tam są bardzo otwarci na nowe biznesy, na nowe pomysły, ale faktem jakby w moim zarządzie są osoby, które też tam mieszkają, więc mi jest łatwiej. Mój zarząd jest dosyć duży, więc no wiadomo, tam dominuje większość mężczyzn. I mężczyźni mają lepiej. A co to jest za biznes? Jaka to jest branża? To jest branża właśnie wejków, shishy. Dobra, a dlaczego mężczyźni mają lepiej? No tak to jest akurat w takim miejscu, że tam po prostu mężczyźni mają więcej do powiedzenia i jakby no lepiej są postrzegani przy takich rozmowach biznesowych. Czyli wysyłasz wspólników. Jasne. Do rozmów, a Ty tak. Zostajesz w domu. Moja droga, ostatnio dość duża afera z Anetą Glam. Oj, tak. Chciałbym się dowiedzieć, o co i jak to tam w ogóle poszło. My wiemy, że Ty założyłaś złą sukienkę, Anecie się to nie spodobało i się pokłóciłyście. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Wiesz co, to jest takie dla mnie cringe'owe ogólnie opowiadanie o tym. Dobra, ale no, spotkałyście się w Grecji, spędzałyście tak. Czas razem. Dlaczego się rozstałyście w tej Grecji? Dlaczego się pokłóciłyście? Ogólnie powiem tak, zostałam zaproszona na jej urodziny. Długo się zastanawiałam, czy tam jechać, ale stwierdziłam, że pojadę tam ze względu na to, że znamy się. Jestem też osobą taką jakby wdzięczną, więc stwierdziłam, że za to, że mnie ugościła w Miami, pojadę na jej urodziny i spędzimy te urodziny razem. Okazało się, że byłam jedyną osobą, która przyjechała na jej urodziny, więc myślałam, że okej, ale tak już mówię, chyba coś jest nie tak, że jestem jedyną osobą, która przyjechała i to jeszcze dosyć świeżą osobą, bo no bo jakby nie znamy się za długo, więc mówię, kurde, chyba coś jest nie tak. Ja spędziłam z nią dosłownie dobę.
miałam założyć sukienkę na imprezę do Skorpio. Skorpio to jest takie miejsce na Mykonos, gdzie każdy ma swój vibe, każdy ubiera się jak chce. Tam są dziewczyny ubrane od sukienki w jakieś diamenciki, po cekiny, a po jakieś plażowe sukienki, bikini. Tam jest po prostu wszystko. Tylko tam nikt na nikogo nie patrzy, każdy ma swój vibe i dobrze się bawi. Ja miałam kostium jednoczęściowy na sobie i na to nałożyłam narzutkę. Anecie się to nie spodobało ze względu na moje pośladki. No i jakby wywiązała się między nami dyskusja, że jej się to nie podoba, że ona tak nie pójdzie ze mną. Ja mówię: Aneta, ale ja się tak dobrze czuję, ja chcę tak iść. Ona: nie ma takiej opcji, ty masz za wielką dupę. A ja mówię: tak? To ja mam sobie tą dupę wyjąć? No, no dobra, no i co dalej? Ona: no to w takim razie ona nie pójdzie. Ja mówię: no dobrze, no to w takim razie rozchodzimy się. Ja mówię, ja powiedziałam ci, znaczy powiem tak szczerze, że od kiedy jestem po związku z moim byłym, nie dam sobie po prostu wejść na głowę i nie dam się stłamsić nikomu, dlatego wzięłam swoje walizki i przeprowadziłam się do innego hotelu. Tam byli moi znajomi, no i jakby dalej się bawiłam, bo zanim wyjechałam, to jeszcze zostało mi 4 dni, więc dalej się bawiłam ze swoimi znajomymi. A ona chyba tego nie mogła do końca zdzierżyć, więc zaczęła mnie zaczepiać na Instagramie. No dobra, i co ty sądzisz o tych jej zaczepkach na Instagramie? Bo jak ja je czytam, to ja myślę, że wy się tam prawie pobiłyście, a to poszło o głupią sukienkę albo o głupi strój. Co sądzisz o tym, że ona za takie coś atakuje cię? Że wiesz, taką nazywacie narrację nałożyła, tak? Różną, nazywacie głupią, taką, owaką. Co ty w ogóle o tym sądzisz, jak to czytasz? Dla mnie jest to dziecinada, jest to dla mnie dziecinne. Ja tego nie obserwowałam, też nie oglądałam do końca tego, co ona tam mówi. Moi przyjaciele mi to streszczali, bo stwierdziłam, że ja nie mam na to czasu. Ja się dobrze bawię na Mykonos. Jeżeli ja zamykam jakąkolwiek relację, to zamykam ją i idę w swoją stronę. I nie obchodzi mnie jakby później, co się dzieje dalej. A dlaczego Aneta twoim zdaniem nie ma przyjaciół? No bo tylko ty przyleciałaś do Grecji, żeby świętować z nią, więc no tych przyjaciół nie ma. Dlaczego? No ja uważam, że jeśli ona opisywała mnie w tych zdaniach, jak opisywała, to tak naprawdę opisywała siebie. Więc wszystko to, co przepisywała mi, przepisywała, to tak naprawdę to ona jest tą osobą. Dobra, a co sądzisz o tym, że ona wytknęła ci Filipa Plaina? Uważam, że to jest poniżej pasa i ja, dla mnie to ta osoba jest już skreślona do końca życia, bo ale przyszłość Aneta to jest czy Filip? Bo ja nie wiem kto. Nie, Aneta. Okay, bo dobra. Dla mnie takie osoby to po prostu nie mają żadnych argumentów i próbują mnie atakować moją przeszłością, która jest już dawno zamknięta. Minęło 5 lat, dlaczego mamy ciągle wracać do tego, co było. No bo ona w ogóle tam wytknęła ci kradzież, która nie do końca była kradzieżą, ale no chciała cię poniżyć. Dokładnie. Dobra, a myślisz, że będzie jeszcze jakaś wymiana między wami, czy już to się zakończyło? Z mojej strony jest to zakończone, nie chcę mieć z tą osobą nic do czynienia. Ja też jakby jestem na innym poziomie, ja się nie chcę kłócić przez Instagram, bo to nie jest mój poziom. Ja nie jestem dziecinna. Takie dramy to mnie w ogóle nie obchodzą. Tam był fajny twist, bo ona założyła coś podobnego później. Tak, ona założyła tydzień później podobną sukienkę. Próbowała to obronić tym, że jest wśród, nie wiem, ochroniarzy. Tak, ale na VIP-ie, że jest na VIP-ie. Tak, ale dla mnie wyszło to cringe'owo i no i myślę, że ona sama się wyjaśniła tym wszystkim. A czy szczerze mówiąc, uważasz, że ona zazdrościła ci urody, młodości i kształtów? Nie wiem. No ale czy jest taka możliwość. Nie, jakby nie siedzę w jej głowie, nie chcę tego spekulować. Myślę, że ludzie mają swoje zdania na ten temat i ja to tak zostawię. Pokłócona z Anetą też jest Caroline Derbieński. Łączycie siły? Nie. Dlaczego? Bo podobno wspólny wróg łączy. Nie, to nie jest jakby osoba, z którą chciałabym... Nie, w ogóle. Nie chciałabyś mieć nic wspólnego? Dlaczego? Nie. Ja sobie już odpuściłam znajomości z influencerkami. Aha, i to jest taka bezpieczna odpowiedź. Chodźmy tak do innego tematu, przyjemniejszego. Jak ważna jest dla ciebie numerologia w życiu? Bardzo ważna. No i czego nie robić, jak na przykład jest zły numerek? Jak jest zły numerek? Okej. Ostatnio miałaś 52 dni bez podejmowania ważnych biznesów. A tak. Dobra, to czego jeszcze nie zrobiłaś w swoim życiu, bo numerologia nie pozwalała? Nie założyłam firmy w tym okresie. Dobra, no to jest to z ostatniego czasu, a z wcześniejszego okresu?
Z wcześniejszego okresu, no właśnie się nie posłuchałam, bo wzięłam ślub, a nie powinnam. A, dobra, czyli numerologia mówiła ci nie bierz ślubu, a ty tak, wzięłaś? Tak. To jeszcze taki jakiś jeden przykład, bo to jest zajebiście fajne, że to takie crazy w ogóle, że sprawdzasz, czy możesz, czy nie możesz. To co jeszcze? Czego jeszcze nie zrobiłaś? Weź tam popmiń, weź popmiń, bo to jest dobre. Nie no, chyba ten ślub to był taki najważniejszy. Dobra, ale to tak jest, że astrologia jest dla ciebie tak bardzo ważna? Nie no, aż tak nie fiksuję się na tym punkcie. No ale jednak gdzieś tam się tym kierujesz. A do wróżek chodzisz i pytasz ich o poradę? Do wróżek? Czasem, ale to nie jest mój jakby wyznacznik. Ja nie stawiam jakby tarota na pierwszym miejscu. To jest jakby podpowiedź, ale nie do końca jakby wyznacznik. Jesteś kobietą luksusową, jak facet powinien dbać o swoją kobietę? Powinien zapewniać bezpieczeństwo psychiczne. Oczywiście też mówimy o takim bezpieczeństwie finansowym. No i przede wszystkim, żeby kobieta się czuła bardzo dobrze przy nim i żeby mogła rozkwitać jeszcze bardziej. Dobra, a co sądzisz o tym, jak ludzie nazywają dziewczyny, które korzystają z finansów faceta, jako utrzymanki? Będąc z kimś w związku, biorąc kasę, ludzie oceniają, że to utrzymanka. Jakie masz zdanie na ten temat? Nie mam żadnego zdania, nie potępiam tego. Ale jak ty postrzegasz takie wspieranie finansowe faceta, kobietę przez faceta, jak ty to postrzegasz? Ja uważam, że to jest okej, okay. Jeżeli kobieta znalazła taki sposób życia, to okej. Okay. Nie mi to oceniasz, najważniejsze, żeby ona się czuła dobrze. Ale że to jest poniekąd też obowiązek tego faceta, żeby dbał o swoją kobietę. Znaczy, ja mam takie podejście do tego wszystkiego, że ja tak uważam, że to jest normalne. No jest że wiesz, że jest kobieta, więc kobieta jest ta słabsza, no więc po prostu bierze sobie ładną kobietę, bierze sobie piękną kobietę, która jest zadbana, która ma zawsze piękne włosy, piękny makijaż, piękną sylwetkę, no to wiadomo, że jednak jakby to nie jest za darmo. Ta kobieta włożyła pieniądze po to, żeby tak wyglądać, więc... To kosztuje. To ja kosztuje. Słyszałem, że ty od stycznia się z kimś spotykałaś, ale się nie udało. Dlaczego? Ponieważ mężczyzna był bardzo zaborczy, chciał mnie zamknąć i nie chciał, żebym jakby świeciła na jaśnie, jak się da. Ale czemu ci wszyscy faceci chcą cię zamykać? Ja tego nie rozumiem właśnie, dlaczego ale bo ja ty spotykam? Masz taką aurę, że przyciągasz takich facetów, którzy chcieliby cię zamknąć. Tak, tak. Dlaczego? Nie wiem. A co, jak on chciał cię zamknąć? Chciał hasło do mojego Instagrama. Po co? Żeby zobaczyć, czy nie piszę z innymi facetami. To mam ostatnie pytanie odnośnie Instagrama. Aneta Glam też zarzuciła ci, że masz kupionych followersów na Instagramie. Jak byś to obroniła? Bo ludzie to sprawdzili i okazało się, że prawda, kupieni. Jak już mówiłam wcześniej, kiedyś nagrywałam takie Instastory, kiedy zakończyłam współpracę z byłym menadżerem. On jest dosyć popularny tutaj gdzieś między ludźmi. On po złości, jakby swoim podopiecznym, którzy rezygnują ze współpracy z nim, kupuje followersów. Ja niestety nie mogłam już z tym nic zrobić, bo to jakby szło falowo. Tylko on to zrobił tylko po to, żeby zepsuć zasięgi. Czyli rozumiem, że to jego wina. Że wszystkie, które uzbierałaś, to uzbierałaś sobie sama, ale tam trochę dokupił. Tak. A ile dokupił? Tego nie wiem, ale to ale był że tak taki 10 moment, 10 tysięcy? 20 tysięcy? Nie, on miał takie... lewe konta, że to przybyło nagle, z dnia na dzień tyle, że tego nie dało się zatrzymać. Dobra, ale że 100 tysięcy, 200 tysięcy? Jakiego rzędu to są kwoty, żeby stwierdzić, ilu jest prawdziwych, a ilu fałszywych? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, jak on to robi i na czym on pracuje, że robi takie, wiesz, nie, no to walki. Na stronie się kupuje normalnie. Na stronie? No normalnie wchodzisz do internetu, wpisujesz link profilu i naprawdę? Się kupuje. No, a ile to kosztuje? No jedna osoba obserwująca z 20 groszy. Aha, no widzisz, ja nie wiedziałam. Dobra, ostatnie pytanie, jak wspierasz swoich rodziców? Bardzo, moi rodzice są na pierwszym miejscu. Ale że to jest wsparcie psychiczne, finansowe, czy jakie jeszcze? My się w ogóle, tak, my jesteśmy taką rodziną, że my się wspieramy cały czas ze sobą, więc ja wspieram rodziców finansowo, oni czasem mnie, więc to takie jest obopólne. To teraz mam naprawdę ostatnie pytanie, bo niektórzy twierdzą, że jesteś znana ze związku z Filipem Plainem. A jak ty uważasz, z czego jesteś znana? Tak, ja też tak uważam. A tak naprawdę? No tak naprawdę uważam. Czyli uważasz, że to on cię wyhypował?
No wiadomo, gdzieś tam miałam jakieś swoje początki jako fotomodelka, ale faktem pojechałam do niego na sesję zdjęciową, tam się poznaliśmy i tam się zaiskrzyło między nami, no a potem już poszło, tak? A, dobra, no ale dobrze to wykorzystujesz, bo już od 5 lat jesteś bez niego, nie? Tak. Sobie radzisz, więc dostałaś od niego szansę, którą świetnie wykorzystujesz. Tak, ja mimo wszystko uważam, że ta sytuacja z nim to była lekcja. On jest... mimo wszystko, mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło między nami, uważam, że fajnie było być z nim. To był mimo wszystko fajna relacja, która mnie dużo nauczyła. A macie teraz kontakt? Nie, no jak? No nie wiem, no telefoniczny albo no instagramowy. A kupujesz jego rzeczy? Nie. No i dobrze. Ale noszę. No, ale te, co dostałaś? Tak, te, co dostałam. Dobra, kończymy, kupujcie... jak to się nazywa? Wajpy? Wejpy. Wejpy. Kupujcie wejpy Justyny, dostępne wszędzie. Trzymajcie dostępne się, cześć. Dostępne w sieci Smoke i Wujo. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć.